Philip K. Dick, Blade Runner. Czy androidy marzą o elektrycznych owcach? Przygotowania do realizacji tego słuchowiska rozpoczęliśmy gdzieś w okolicy maja tego roku. Jest teraz wrzesień. Jesteśmy po 5 dniach nagrań z Robertem Więckiewiczem, który zakończył taki pierwszy etap, czyli nagrał narratora. Przez kolejny miesiąc będziemy dogrywać kolejnych aktorów, już poszczególne role, a potem, choć oczywiście w międzyczasie te prace się już dzieją, będziemy to słuchowisko udźwiękawiać i na samym końcu, czyli gdzieś w połowie października, Wojtek Mazoleski dołoży muzykę, która właśnie powstaje. Znaczy, to jest utwór na początek sam, zanim jeszcze wchodzi ten. I dopiero tu jest. Rozmycie. Smyczki jeszcze, tam wiesz, ornamenty. I dopiero będzie ten wstęp. I później dzwonek budzika. Ricka Descarta obudził. Ricka Descarta obudził przyjemny, delikatny impuls elektryczny automatycznego budzika wysłany przez stojący przy łóżku programator nastroju. Zdziwiony, zawsze go dziwiło, że raptem wcale nie chce mu się spać, wstał z łóżka ubrany w wielobarwną piżamę i przeciągnął się. Jego żona Iran, leżąca w swoim Zatrzymajmy. Łóżku... Zatrzymajmy! No? Robimy powieść pana Philipa Dicka, a nie adaptację scenariusza filmowego. W związku z tym książka, którą czytamy, którą udźwiękawiamy, nosi tytuł Blade Runner, czy androidy marzą o elektrycznych owcach. Tym razem Krzysiek zaproponował mi rolę narratora. Do tego projektu udało nam się zaprosić. Nasze zaproszenie przyjęła grupa naprawdę wspaniałych, wybitnych aktorów polskich. Narrator właściwie nie gra żadnej roli. Po prostu relacjonuje pewne zdarzenia. Czasami dopowiada, komentuje. I pomaga jakby w znalezieniu się w historii, tworzy pewien kontekst. Tutaj rzeczywiście bardzo duża rola reżysera, który kontroluje, który ma to wymyślone i kontroluje jakiś wyraz, jakieś intencje. No to jest niezwykle istotne, żeby to w efekcie się poskładało do kupy. Panowie, będziemy sobie czytali. Nie, rejestrujcie to od razu. Tak? Ile damy rady, będzie źle, powiesz nie. Świetnie, proszę bardzo, w takim razie. Moja krać jest źrebna. Co na to powiesz? Mogę kupić od Sydneya źrebaka Percherona za 5000 dolarów. W filmie zdarza się, że się gra z partnerem, a tutaj niestety bardzo rzadko się gra z partnerem, zwłaszcza w sytuacji właśnie, kiedy to jest taki audiobook z podziałem na rolę. Coś takiego, wiesz, żeby tu sinusoidować emocją, dobra? Spróbujmy taki wariant. O mój Boże, jest prawdziwa, nie sztuczna. Brałam udział, odgrywając postać Iran, czyli żony głównego bohatera. A tak naprawdę praca była super. Poszło wszystko szybko, sprawnie, poza tym, że pomyliłam studia i pojechałam do innego. Ale daliśmy radę. Oczywiście znałem film Ridleya Scotta, który tylko jest jakąś cząstką tego tak naprawdę, co jest w książce. Akcja książki jest jednak troszkę inna niż w filmie. Książka kładzie generalnie nacisk na zupełnie inny akcent, na zupełnie inną puentę niż tak naprawdę film. Pomieszanie jakiejś apokalipsy z, nie wiem, z jakąś nostalgią. Za jakimiś emocjami, kiedy właściwie nie wiadomo, kto jest człowiekiem, kto jest androidem. Ale w gruncie rzeczy to nie chodzi o to, kto jest człowiekiem, kto jest androidem, tylko kto jakby ma w sobie jeszcze w ogóle ludzkie odruchy. Hmm.
Okazuje się, że androidy czasem są bardziej ludzkie niż ludzie. I myślę, że to było takie też w tym filmie ważne i niesamowite i tak gdzieś zostaje. No i to zresztą w tym tekście, w tej książce, którą tutaj robimy, to też wychodzi. No. Rick podszedł do swojej owcy i pochylił się nad nią. Dobra, skupmy się. Jeszcze raz, proszę. Zupełnie słusznie, pomyślał Rick, otwierając bramkę prowadzącą na jego małe pastwisko i zbliżając się do elektronicznej owcy. Tworzymy audiobooka Łowcy Androidów w systemie binauralnym. Co znaczy to magiczne słowo binauralne? Binauralny znaczy po prostu dwuuszny. Właściwie wszystko, co słyszymy, słyszymy binauralnie, dlatego że posiadamy dwoje uszu. Tworzenie tej przestrzeni i zbudowanie takiego słuchowiska będzie czymś zupełnie nowatorskim. Tego jeszcze nikt nie zrobił. Na pewno w Polsce, tego na pewno nikt nie zrobił jeszcze w Europie. Kiedy słyszymy dźwięk zza głowy, to słyszymy go dlatego, że filtrują nam małżowiny uszne, filtruje nam czaszka. I dzięki temu wiemy, że coś jest za nami. I dzięki pewnym mechanizmom cyfrowym i sposobie nagrania jesteśmy w stanie odwzorować ten efekt na słuchawkach. Zagraliśmy wszystko na prawdziwych instrumentach, a nawet jeżeli używaliśmy tych elektronicznych, to pochodzą one z czasów zamierzchłych i są to tak zwane analogowe instrumenty elektroniczne, których czasami jakieś smaczki będziecie mogli wysłyszeć. Oczywiście jakby otwiera zupełnie inne rejony wyobraźni, gdzie nie obraz jakby wszystko już w nas zamyka, tylko te głosy, tylko te odgłosy, dźwięki, nie wiem, budują jakąś rzeczywistość, która pozwala nam jakby na pewnego rodzaju zabawę i grę z tym światem. To chyba dlatego warto między innymi to robić.